Szanowni Państwo, zapraszamy do wiadomości Fake News. W dzisiejszym wydaniu nowe strefy żółto-czerwone. Wrześniowy powrót do szkoły, wakacje nad polskim morzem. Nowe drogi rowerowe i oczywiście sport i pogoda. Nadia Wdechę, wiadomości, zapraszam! Dzień dobry, szanowni Państwo! W związku z panującą pandemią nasz rząd wprowadził nowe strefy żółte i czerwone. Decyzje zostały podjęte z wielką starannością. Dzień dobry, Maria Klocek, telewizja Nadia Wdechę. Witam Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry. Jak ocenia Pan skalę pandemii w naszym kraju? Oraz jak przekłada się to na nowy podział stref żółto-czerwonych? Tego pytania miało nie być. Szanowni Państwo, witam serdecznie, dzień dobry Pani. Jak Pani miała na imię? Maria. Pani Mario, witam serdecznie, dzień dobry. Ogólnie panujemy nad sytuacją, panujemy, wszystko jest w porządku, skala jest nieznaczna. Jak widzicie, mamy tylko drobny wzrost w skali średniej, tak więc myślę, że panujemy nad sytuacją, będzie dobrze. Ministerstwo dokonuje wszelkich starań, aby obywatele nasi czuli się bezpiecznie zarówno w swoich domach, kiedy ich zamknęliśmy, jak i na ulicy, kiedy noszą maseczki, które im nakazaliśmy. Co prawda maseczki nie do końca są potwierdzone według naszych statystyk i badań, ale trzeba je nosić. A jak trzeba, to trzeba, bo wiecie, mandacik. Odnośnie stref, które przygotowaliśmy, żółto-czerwone, jak Pani wspomniała, podeszliśmy do tego tematu bardzo rozsądnie i bardzo racjonalnie. Mamy duży szereg ekspertów, którzy się w tej dziedzinie wypowiedzieli i doszliśmy do wniosku, że podjęcie takich działań jest totalnie niezbędne i musimy takie działania podjąć, ponieważ są one niezbędne. Biorąc pod uwagę skalę zarażeń, te słupki, one są troszkę mniejsze, to tak na wykresie wygląda wyżej, do góry. To tak do końca nie jest. Tak więc strefy żółte są tu i tu. A natomiast strefy czerwone damy tu i tamtych nie lubię. Tu. Tak więc, jak powiedziałem, szereg ekspertów doszedł do wniosku, że to są miejsca, które muszą być objęte dodatkowymi obostrzeniami. Tak. Okay. Już? Ale to wszystko do dobra naszego kraju. Nie nagrywaj! W związku z panującą pandemią... Zbliżamy się do końca wakacji i niebawem wracamy do szkół. Wśród dzieci można zobaczyć ogromny entuzjazm z tego powodu. Nauczyciele potwierdzają sami, że są idealnie przygotowani na nowy rok szkolny. Zobaczmy, jak sobie radzą dyrektorzy szkół. Dzień dobry. Mamy przyjemność rozmawiać z panią dyrektorką, panią Genią Augustin z publicznej szkoły miejskiej. Pani Genio. Proszę powiedzieć, jak Państwo są przygotowani na prowadzenie zajęć w trakcie epidemii? Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Wracając do pytania, moja szkoła jest bardzo przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego od września. Nie wiem jak inne szkoły, ale w mojej szkole jest wszystko już przygotowane. Dzieciaczki mogą od września bezpiecznie wrócić do szkoły. Nasza szkoła podjęła szereg działań, aby zabezpieczyć nasze dzieciaczki przed koronawirusem. Wszystko zostało zdezynfekowane, jest czyściutko, wysprzątane. Dzieciaczki będą myły rączki 6 razy dziennie. Płyny do dezynfekcji są w każdej sali. Zachowane będą odległości. Tak więc uważam, że nie ma obaw przed powrotem do szkoły. Prawda, Pani Renatko? Panie Geniu, ale my nie jesteśmy przygotowani. Pani Renatko, co Pani mówi? Przecież nas nakrywają. Niech Pani tego nie mówi.
A was, drodzy rodzice i uczniowie, zapewniam, że w naszej szkole będziecie mega bezpieczni. A jeśli jakimś przypadkiem, jakimś cudem się zdarzy jakiś przypadek koronawirusa w naszej szkole, to też się nie martwcie, proszę państwa. Najwyżej pójdziemy wszyscy na kwarantannę. Moim skromnym zdaniem nasza szkoła nie jest przygotowana na rozpoczęcie nauki od września. Według mnie lepiej dla nas, nauczycieli, jak i dla uczniów byłoby prowadzenie zajęć zdalnych. A w szczególności dla nas, nauczycieli. Mam nadzieję, że to wytniecie. Pani Renatko, przecież powtarzałam pani tyle razy, że damy sobie radę. Przecież ministerstwo dało nam wytyczne. Musimy je spełnić przecież, no. Co to było? To na pewno nie koronawirus. Może jednak się wstrzymamy z tym otwarciem szkoły. A więc tak możemy się czuć spokojnie. Pani, już dziękujemy. Zwolnij, geniu, tak przy kamerach. Cała Polska na nas patrzy. Halo, halo, Gercia? Co to był tam za przycisk? Tyle jej dodać? Halo, halo, halo? Mimo, że się rozłączyła. A ponieważ dalej mamy wakacje, przeniesiemy się na nasze polskie morze. Epidemia dalej atakuje, dlatego też bardzo dużo osób zrezygnowało z wakacji w tym roku. Osoby, które jednak pojechały, zachowują dystans społeczny oraz noszą maseczki. Reakcjonuje na żywo nasz korespondent. Dzień dobry, drodzy państwo. Witam was serdecznie. Dziękuję, Ilo, w studiu za wprowadzenie. Tak jak powiedziałaś, oczywiście, jesteśmy dzisiaj na plaży we Władysławie. Jak możecie zobaczyć, ogólnie ludzi nie ma dużo. Większość ludzi została w domach. Zasady zachowania dystansu społecznego oczywiście obowiązują. Wszyscy się stosują do tych obostrzeń. Maseczki również wszyscy stosują i noszą. Tak więc naprawdę nie ma się czego obawiać. Nasze polskie morze jest idealnie zabezpieczone. Wszystkie środki, wszystkie kurorty są idealnie zrobione tak, żeby pandemia się nie roznosiła. Tak więc idąc z duchem wszystkich, jest idealnie i zapraszamy całą Polskę do odwiedzania Władysławowa, ponieważ woda jest super cieplutka z dodatkiem sinic, ale to nikomu nie przeszkadza, grabimy je co roku. Tak więc wpadajcie do Władka i zachowujcie oczywiście wszystkie normy dystansu społecznego. Pozdrowienia z Władysławowa. Myślę, że to kupili. Ten Franek tanie piwo. W kraju dużo inwestuje się na nowe drogi rowerowe. Oficjalnie została otwarta nowa, wspaniała trasa dla rodziny. Pierwsze rowerowe wycieczki już się odbyły. Zobaczcie sami. Dzień na rowerze, abyśmy mieli więcej takich dróg. A teraz krótkie wydanie sportowe. Liga Mistrzów już niebawem. Jak pan jest przygotowany? Nie no, genialnie, genialnie, po prostu gramy, no, kopiemy piłkę, czasem nie trafiamy, czasem trafiamy, ale ogólnie gramy. Ja, reprezentant Polski, oczywiście wszystko robię, żeby nasi byli z nas zadowoleni. Tak więc, będzie dobrze, trzymajcie kciuki, wygramy to, tak, wygramy, jak zawsze, no. Dobrze, że mamy tak dobrych sportowców. Mama, mama, długo jesteś. Jesteśmy domu. Pogoda. Dzień dobry. Julia Pakiet, witam państwa.
spoko. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo upalny. Na południu do 30 stopni. Na południu chyba jakieś 15 czy coś. Chyba tak. No, na 15. Generalnie deszczów nie powinno być. Chyba nie powinno być, ale nie jestem pewna. Muszę do toalety. Nie mogę! Ciśnienie i wiatr umiarkowane. Niekiedy może się zdarzyć, no, silniejszy wiatr. Dziękuję, to było już wszystko w dzisiejszej pogodzie. Do zmiany jutro. Dzwonię się z tej pracy prędko. Dobrze, drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Zachęcamy do oglądania następnych. No i oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. To do zobaczenia!